Wentylacja to kontrolowany proces wymiany powietrza w budynku. Ma na celu usunięcie na zewnątrz zanieczyszczeń i dostarczenie do wnętrza świeżego powietrza. Jednym z najbardziej popularnych rodzajów wentylacji jest wentylacja grawitacyjna. Wymuszenie przepływu powietrza następuje w sposób naturalny. Lżejsze, ciepłe powietrze samoistnie unosi się w kanałach wentylacyjnych i wypływa na zewnątrz. Inwestycja w wentylację grawitacyjną nie wymaga dużych nakładów. Jej praca jest cicha i raczej bezawaryjna. Niestety nie można nią sterować. Skuteczność wentylacji grawitacyjnej zależy od warunków zewnętrznych i zmienia się w ciągu roku. Wiosną i latem, kiedy temperatura wnętrza zrównuje się z temperaturą na zewnątrz, ciąg powietrza zanika. Natomiast zimą wraz z usuwanym powietrzem ucieka z domu bardzo dużo ciepła. Coraz częściej stosowana jest także wentylacja mechaniczna. Obieg powietrza wymuszany jest za pomocą wentylatorów z napędem elektrycznym. W budynkach energooszczędnych najczęściej występuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Zasada działania tego systemu jest prosta. Najpierw zużyte powietrze przepływa przez wymiennik ciepła, zwany rekuperatorem, ogrzewając świeże powietrze nawiewane. Następnie powietrze zużyte jest usuwane na zewnątrz. W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej, dobrze zaprojektowana instalacja mechaniczna daje pełen komfort użytkowania przez cały rok. Jej działanie można łatwo dostosować do potrzeb użytkowników. Pomagają w tym anemostaty, umożliwiające regulację ilości powietrza nawiewanego i odprowadzanego z pomieszczenia. Koszt instalacji jest stosunkowo wysoki, a eksploatacja wymaga korzystania z energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że dzięki niskim kosztom użytkowania, przy obecnych cenach nośników energii, inwestycja zwraca się po około 8 latach. Ponadto zastosowanie rekuperatora sprawia, że ogrzanie nawiewanego powietrza zewnętrznego pochłania mniej energii niż tradycyjne ogrzewanie domu. W ten sposób można dodatkowo zaoszczędzić. Aby zwiększyć komfort w domu, często myślimy o zastosowaniu klimatyzacji. Wbrew powszechnym przekonaniom, klimatyzacja to nie tylko chłodzenie powietrza. W układach klimatyzacji optymalną temperaturę, wilgotność i czystość powietrza uzyskuje się w wyniku jego podgrzewania, ochładzania, nawilżania i osuszania. Układy chłodzenia, a w szczególności instalacje klimatyzacji, są bardzo energochłonne, więc ich eksploatacja jest bardzo droga. Jeśli to możliwe, lepiej ograniczać ich stosowanie. W polskich warunkach klimatycznych w celu zapewnienia komfortu wystarczy zadbać o odpowiednią izolację, zacienienie i wydajny system wentylacji. Jeśli jednak zdecydujemy się na klimatyzację, pamiętajmy, że w okresie letnim nasz organizm funkcjonuje najlepiej w temperaturze od 23 do 26 stopni Celsjusza. Różnica między temperaturą na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia nie powinna przekraczać 8 stopni. Prawidłowo działająca wentylacja w budynkach i pomieszczeniach to podstawa zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników i mieszkańców. Instalacje wentylacji i klimatyzacji powinni zawsze projektować uprawnieni specjaliści, a wykonywać wyszkoleni fachowcy. Zanim zaczniemy korzystać z instalacji, należy dokonać odbioru technicznego, połączonego z pomiarami jej skuteczności i wydajności pracy.